Dzień dobry wszystkim, witam was jak zwykle w chuj mocno gorąco. Gdzie was witam? Oczywiście na kanale Przegryw, cykl Wargra. Przed nami kolejna zajebista przygoda, kolejne kolosy do rozpierdolenia w grze Shadow of the Colossus. Jednej z najpiękniejszych gier, w jakie dane będzie wam i mi zagrać. Co tak wolno idziesz, koniu? No to lecimy. Cienisto grzywy. Tak, wiem, że koń nie jest argo, tylko agro, kurwa. Jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Gdzie teraz? Tam. Jak to na mapie się wygląda? Okej. Okay. Na mapie to wygląda tak, że my do tego tam po... Co? Ewidentnie tam. No dobra. Zapierdalandos, kurwa, na konios. To jest takie greckie miasto. Zapierdalandos na konios. Chyba nie powinien był proponować filozofa na króla. Zapierdalandos na konios. Wow, nie to chciałem zrobić. Argo, wracaj. I na pełnej kurwie jedziemy przez równiny. Właśnie przechodzę przez rów mojej niny. Tak mogłoby być. Dobra, mamy tu klimat leśny. Kurwa. Oj, kurwa, tu jest grubo. Tam jest grubo, powiem wam, grubiutko. Dobra, to idziemy tu w takim razie. Ostatnio mówiłem wam, że wolę przekładam tryb kinowy nad i rozdzielczość nad klatki, bo mojemu oku nie podoba się, na przykład jeżeli coś jest w 60 klatkach na sekundę, ja wolę kiedy jest w 24. Oczywiście zdarzyło się sporo komentarzy, w których to byłem jebany dosyć mocno przez kurwa PC Master Race. Że jak ja mogę kurwa tak mówić, op. Czekajcie, tu jest taka świątynia, w której można się pomodlić i tu ponoć powinny być jaszczurki, czy nie? No ale pomódlmy się, módlmy się! Dobra, tam daleko widać ten most cały. Czy są tu jakieś jaszczurki? Bo czytałem w komentarzach właśnie, że w tych miejscach są jaszczurki. A ja się wespnę na samą górę, czy nie? No, ale przesuń się, kurwa, Wanderer. Dobra, nawet się, powiem wam, nieźle udało. O, czekajcie, co to jest? Właśnie to. Właśnie to. Tego szukałem. Hop. Gdzie ta jaszczurka spierdoliła? Wow. Wow, kurwa. Assassin's Creed sipałe, kurwa, serio. Wow. I co to się stało, nie pytaj. O kurwa, jaki widok, jak to zajebiście wygląda. Dobra, gdzie jest ta jaszczurka? Widziałem, że ona tu się pojawiła, gdzieś spierdoliła mi. Na górę. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Było. No nie widzę. O, jest. Dawaj ją. Tak jest! No i patrzcie na to. Wziąłem jej ogon i powiększyła mi się ta wytrzymałość czy coś takiego. O, what? Dobra, udało się. Jaszczur. Zdobyto trofeum jaszczur. Tak jest, kurwa, dziękuję bardzo państwu! Jeha! Czekajcie, tylko gdzie ja teraz mam iść? Dobra, łuk mam, ale nie chciałem łuku, tylko miecz. Tak, tam. W tę, kurwa, niefajną dolinę, która tam jest przed nami. Znaczy, to nie jest dolina, tylko wąwóz jakiś. Jest coś ewidentnie tutaj, jakiś budynek, coś dawnego, pradawnego. Wow, i robi się mrocznie, kurwa, wręcz cmentarnie.
Dark Soulsowo, nawet bym powiedział. Właśnie, ktoś by chciał, żebym przechodził Dark Soulsy? Ha, 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 wiem, że byście chcieli! Chcielibyście posłuchać, jak się wkurwiam, co? Jak przeklinam Boga, życie, świat i wszystkich. No dobra. Argo, musimy się tutaj pożegnać, mój drogi. Ja zapierdalam tam. Znowu płyniemy. Ewidentnie można tędy przepłynąć, z tego co widzę. Czekajcie, miecz. Jak chowam miecz, to co, będziemy lepiej... Nie, z łukiem. Nie, nie wychodzi na to, że płyniemy szybciej. Tu możemy przepłynąć pod. Właśnie o to nam chodziło. Okej. O kurwa, spokojnie, Wanderer. Hop. Kurwa, dobre skoki masz. No okej, no to już kurwa pełnym chujem jest Dark Souls, Dark Demon Soul i tak dalej. I co teraz się dzieje? Kamera wariuje troszkę. Ło, przeleciał. Nie jest on jakiś chyba super pierdolny, co? Ale jest bardzo włochaty i na pewno będzie trzeba pochwycić go. Znaczy, oczywiście, gdybym zobaczył takiego ptaka, to by się zesrał, bo jest on dosyć duży, no. Kurde, z tego co widzę później, wykorzystali te motywy w Legend of Zelda Breath of Wild. Zostały wykorzystane właśnie tych kolosów. W podobny sposób one są pokazywane. I ta muzyka, no pięknie, kurwa. Proszę państwa, jak ja kocham, kurwa, tę muzykę. Coś ślicznego. Dobra, dopłyńmy do tych kładek, bo chyba o to chodzi tu. Dobra, kurczy nam się tlen. I leci w moją stronę. Znaczy nie, nie, nic na razie nie leci w moją stronę. Z tego co pamiętam, muszę go ustrzelić tutaj. Żeby go podkurwić. Dobra. No, stary. Oj, nie wyszło, kurwa, nie wyszło bardzo. O, jak ja go wkurwiam. Dobra, czekajcie, bo kurwa, coś mi tu nie pasuje. Kurwa, nie tak, Wanderer. Dawaj. Tak jest! O kurwa, jaki impet! Wow. O! Ale zajebiste, kurwa, mówię wam. Jakie przeżycie! Trzymaj się, kurwa, trzymaj się! Na końcu ogona pewnie jest to. Dobra, próbuję mnie zrzucić. Nie ma? Jest. Proszę bardzo. Trysnęła, kurwa, czarna posoka. I jeszcze jedna. Czy już wyczerpaliśmy tutaj? Jeszcze chyba nie. On tylko nie. Dobra, myślałem, że tylko ma na ogonie. Okej. Dobra, on coś będzie kombinował teraz. Ła! Ja pierdolę, jakie to jest zajebiste! Kocham tę grę, kurwa, kocham ją! Miłością, kurwa, patologiczną wręcz. Wydaje mi się, że na skrzydłach powinien mieć te, czy nie, kurwa, bo na głowie raczej nie będzie miał.
Na brzuchu? Nie, nie, na brzuchu na pewno nie ma, nie ma włosów, za które moglibyśmy chwycić. O kurwa. Dojebujesz, stary, dojebujesz. O kurwa, o kurwa. O chuj. On już wie, że ja tam jestem. On to czuje, kurwa, czuje całym sobą. Czuję skrzydłami swoimi. Dobra, wyprostuj lot, wyprostuj lot. Dobra, 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 nasza szansa? Jest. O, do góry nogami, kurwa, robisz beczkę? Zapytaj beczkę, co? Krzysztof. Cześć. Od zawsze chcieliśmy to bardzo zrobić. Dobra, zaraz... On zaraz mnie rozpierdoli! Dobra, musimy się uspokoić na chwilę! Dobra, na chwilę, spokoj, luz. Dobra, to jeszcze jedno skrzydło pewnie, tak? Na pewno. Ło kurwa. O nie, 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 nie machaj teraz, kurwa. No! W ostatnim momencie, kurwa. Słuchajcie, chłopaki, dziewczyny. To było dosyć mocne. Przechył. Dobra, trzymamy się tu. Dawaj. Koniec. Wszystkie trzy punkty rozjebane. Ja spadłem oczywiście gdzieś do wody. Ujeżdżający wiatr. Piąty kolos, moi drodzy, leci właśnie do głębin. Kolejny smutny widok, kurwa. Jesteśmy jak, kurwa, taki... psychopatyczny zabójca, który, kurwa, nagle stwierdza, a chuj. Dobra, nie lecą te pręty w moją stronę nigdzie? Lecą, o kurwa, lecą. Teraz się układają w jakieś kształty zgrabne. Jezus, że one wiedzą, gdzie mnie dopaść, one wiedzą! Dobre jest to przynajmniej, że wracamy do tej naszej świątyni. To jest w miarę rozsądne. No dobra, piąty kolos za nami. Okej, pięć postaci nad nami stoi. Rozjebany ten pomnik będzie teraz. Zobaczmy, jakie komentarze rzucaliście pod ostatnim właśnie Shadow of the Colossus. Jestem ciekaw. Wo, no nieźle, Maćku, to jest lux. Argo nie agro. Agro nie argo, znaczy się. W kurwę, podoba mi się praca kamery, to jak się ustawia podczas jazdy na wierzchu. Mam nadzieję, że seria nie potrwa 6 odcinków. No nie wiem, może potrwać tyle, bo kurwa trochę zapierdalam z tymi kolosami. Więcej odcinków, proszę, ja niczego się nie boję, kolosa rozpierdolę. Twym nowym wrogiem będzie. Pod świątynią czeka przyczajony olbrzym. Jak pod świątynią? Spragnion jest zniszczenia, lecz nie brak mu rozumu. The fuck? Mi się wydaje, że zabijanie tych kolosów to straszliwy grzech, jakiego się dopuszczamy. Ten byt, który ma nam umożliwić wskrzeszenie, jest właśnie tym złem, który wykorzystuje naszą miłość. Pomysłowe. Nie, to nie jest pod świątynią. Czyli tam gdzieś jest świątynia jakaś, dobra. Chodź, Argo. Pierdolniemy się do jakiejś świątyni, co? Tak jakbyśmy, kurwa, w żadnej nie byli jeszcze, co? Yeah! Kurwa, wiedziałem, że jebnę. I ze schodów. Tam jest jakaś świątynia. Ewidentnie chcą, żebyśmy polecieli. Tam są wśród drzew coś majaczy. Nie no, grafika jest tu piękna, prześliczna. Dobra, bardzo chcą, żebyśmy tam jechali. No tam jest jakieś przejście akurat z tego, co widzę. Pod świątynią, mówicie. Ciekawe co. Ciki, 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 a, ciki, ciki, a, ciki, ciki, ciki,
A, tam jest jakaś świątynia, ale chyba nie o to chodzi, co? Dobra, tutaj ścieżka jakaś, która nas prowadzi i wiedzie nas w leśne ostępy. Kurwa, jak ładnie. No jak na jakichś wakacjach w Wejherowie czy gdzieś. Proszę bardzo. No kurwa, tak wyglądają lasy w Czechach na przykład. Przy Hradec Kralowe. Dobra, tu jest jakaś świątynia rzeczywiście. Możemy tam pójść do tej świątyni? Czy nie przejdziemy tędy? Czekaj, no to ja się przejdę. Jest świątynia, do której możemy się pomodlić oczywiście. A co oznacza też, że może uda nam się złapać tutaj kolejną kurwa... kolejną jaszczurkę. Czy będzie ciężej się na to wspiąć? Dobra, tędy nie. Nie, no pewnie są takie same te wszystkie, więc... Taki Assassin's Creed 100% nam się włącza w tym momencie. No jaszczurko, gdzie jesteś? Jaszczurko! Tu jej nie widzę nigdzie. Ale musi gdzieś być jaszczurka. Dobra, świątynia w środku lasu. Tak w ogóle to zobaczmy, gdzie nas ten miecz poprowadzi. A on chce, żebyśmy co? Tam szli, kurwa, tam? Tam. To jest tam gdzieś. No dobra, zaraz tam pójdziemy, tylko chciałem zobaczyć, czy nie ma tutaj jaszczurki żadnej. No ja nie wiem, nie widziałem tutaj nic. Serio, nie ma jej, kurwa, tutaj. Jaszczurko ma! Gdzie jesteś? La la la! Nie, serio, gdzie jesteś, kurwa, jaszczuro jebana? Nigdzie nie widzę, żeby mi coś spierdalało. No dobra, chyba nie ma co... Agro! A, nie pójdziesz. No to nie. Mogę wskoczyć na konia, kurwa? No właśnie, dziękuję. Oj, tu nie świeci słońce. Ale tu już świeci, więc o co chodzi? Możemy tędy pójść. Czy nie możemy? Pewnie, że możemy. Kurwa, jaka ta różnorodność terenu, te lasy, to wszystko. Jest tak, takie piękne tutaj. Dobra, coś mi się tu nie podoba, kurwa. Czy ja w dobrą stronę jadę? Bo mam wrażenie, jakbym jechał w złą stronę. Ale może się mylę, bo tutaj jest na przykład coś takiego. I teraz wyjdzie, że dobrze jadę, prawda? Nie, nie wyjdzie. O, chujowo trochę. Ale może, czekajcie. Trochę zmienia się klimat, zmienia się tutaj wszystko. I skręca w dobrą stronę to. Zaraz zerkniemy, czy aby na pewno... Nie, no dalej nie mamy, kurwa, niestety tego. What the fuck? Czy my dobrze pojechaliśmy? Chyba dobrze. Wychodzi na to, że jedziemy dobrze. Czekajcie, kurwa, to kolejna świątynia tu jest. What? Co jest, kurwa, Argo? Serio, nie zejdziesz z takiej skały, kurwa?
coś mi tu nie pasuje. Gdzieś mnie wywiało, kurwa, za bardzo. Tu jest świątynia. No to tą minęliśmy, tamtą. Tu jest jeszcze jedna świątynia. Możemy tam pójść, ale... Tu jest pustynia, kurwa. Gdzie to jest, kurwa? To jest tak daleko, naprawdę? Pierdolę, kurwa. Agro! Argo! Agro! Ziom Sini, chodź! Jebiemy przez pustynię, no. Kurwa, las, teraz pustynia. Ja pierdolę. Tam jest jakieś drzewo. Ale my musimy pójść tam. Chociaż chodźmy najpierw do tego drzewa, bo jestem ciekaw. Trochę Uncharted teraz się włącza. Trójeczka. Uncharted. Przedobra seria, przedobra. I chętnie bym w nią zagrał, gdyby nie to, że naprawdę całkiem niedawno w nią grałem. Całą przeszedłem. Mamy tu drzewo jakieś. Jest tutaj jakiś zagajnik. Czy tu coś jest? A, tam są jakieś owoce. Czekajcie, widzicie? One chyba podwyższają energię z tego, co wyczytałem. Mam nadzieję, że mi podwyższyło energię o 100 skurwysynów. Gdzie jest mój koń? Koniu! Argo! Owoc ziemi, proszę bardzo, i trofeum zdobyliśmy. No dobra. Argo nie ma tak jak płotka, że się kurwa nagle znienacka pojawia, chuj wie skąd. Tu jakoś tak. No to tutaj musimy chyba pójść, co? Jest to kurwa zdecydowanie świątynia i to bardzo duża. No to Argo... dobra. Ja się z tobą żegnam, stary, bo... O kurwa, moje nogi sobie połamałem trochę. To oznacza, że ja muszę wpierdolić się tutaj. Proszę bardzo. Bez konia znowu. Tak naprawdę w sumie Argo był nam przydatny tylko w jednym momencie. Póki co. Znaczy nie, no oczywiście koń cały czas jest tutaj przydatny w ogóle. Nie przejdziesz tędy? Serio? No dobra. Opa! Okej, to rzeczywiście jest coś pod ziemią. I co ja teraz mam zrobić? No włącza się teraz taka inna muzyka trochę. Jak ja mam tam zejść? Ja pierdolę, jaka ta muzyka jest dobra! Tu są jakieś płonące skurwysyny. Coś mam z nimi zrobić? Może strzałę na przykład mogę ten... Nie. No dobra, tutaj nic nie mogę zrobić, ale tutaj chyba będę musiał zejść jakoś, nie wiem. Tu po prostu. Wow. Aha. Okej, czyli można tak schodzić skacząc. O kurwa, co to było? Coś tu się otwiera, kurwa. Jestem zajebiście ciekaw, co tam będzie za tymi drzwiami, za tym czymś.
To są jego włosy łonowe, a nie broda! Jaka kurwa wielka broda! To wygląda jak jądra, jakby to była taka moszna owłosiona. No dobra, to już na pewno wiem, co trzeba będzie zrobić. Trzeba będzie mu skoczyć na tę brodę. Chyba. Kurwa, kopyta ma jak ten. Ło, ty kurwa! Ale dopierdala rum... To jest rumcajs, 100%. Okej. Przeszedł sobie przez to. Aha, dobra, może... Aaaa, ratunku! Ło, ja pierdolę, kurwa. Nie no, ziomek, ja spierdalam stąd. On się chyba nie pierdoli z takimi tymi, co? On się bardzo nie pierdoli z takimi... fortyfikacjami, kurwa! Jezu, i ten cień jego tutaj, zajebista sprawa. No, chodź tutaj, kurwa. Chodź, cieciu. Chodź, 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 chodź. Nachyl się. Tak jest. Ha, ha, ha. Tak, kurwa, jest. Okej. Mam cię, mam ciebie i te twoje brodzisko. Kurwa, i teraz muzyka wchodzi jak z jakichś Goonies albo Piratów z Karaibów. Dawaj, do góry, do góry, do góry. Widzę, jak ci tam buczy w tej głowie. Jestem twoim kolczykiem teraz, mordo. Dobra, odczekajmy chwilę. Dobra, spoko, spoko, spoko. Dobra, trzymamy się. Nie spoko. Próbuję mnie strącić, jebaniec. Kurwa, nie należy do łatwych. W sensie, gość, który ewidentnie wie, jak zrzucać te wszy z siebie. Dobra, tutaj muszę słabsze dziabnięcia. Kurwa, to nic nie daje, serio. Ja pierdolę, słuchajcie, kurwa, to jest... Może najpierw zajmę się czymś innym u niego. I on ma na pewno gdzie indziej też. Tak, jest tutaj w bok, 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 dawaj bok. Najpierw ogarnijmy ten bok, kurwa, słuchajcie, bo... Kurwa. Dobra, słuchajcie. Niedobrze, 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 niedobrze! Tak jest, spokojnie, musimy odetchnąć chwilę. Tak jest. Kurwa! Pierdolę, jak on się wierci! Dobra, jebnięty raz. Jebnięty drugi raz. Wbijamy na górę, wbijamy na górę, wbijamy na górę, wbijamy na górę! Zaraz mnie zrzuci! Dobra, powinno pójść już całe. Nie poszło, kurwa, całe jeszcze. Dobra, to jeszcze raz. Kurwa mać! O, dobra, chwila oddechu, chwila oddechu, chwila oddechu, chwila oddechu. Dobra, chwila oddechu. Kurwa, człowieku, znaczy człowieku, olbrzymu. Dobra, teraz powinno pójść całe. Tak jest.
To teraz głowa. On jest jak żubr taki. Żubr, który się nieźle wkurwił. Jest po dwóch żubrach. Kurwa! O, tak, 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 tak. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze kombinujesz, Maciek, dobrze kombinujesz. On mnie jeszcze... Kurwa, Maciek. Jakie przejebane to jest. No kurwa, wyrywa się nieźle. Dobra, poczekajmy chwilę, aż wróci mi stamina. Tak jest, kurwa. Prosto w łeb. Sika krew, kurwa, sika czarna krew. Drugi cios, jeszcze jeden, ostateczny będzie zaraz. Dziękuję. Rozjebaliśmy Rumcajsa. Leci, grobowiec olbrzyma. On jak taki diabeł wyglądał trochę, nie? Który to już? Szósty olbrzym. Ucieknę pewnie tym czarnym, co? Tasiemcą. Patrzcie, jak uciekam. To se, kurwa, uciekłem. Słyszycie ten głos? Ciekawe. No jest sześciu nade mną. Szósty posąg idzie w pizdu. Przykro się robi na serduszku człowiekowi. Człowiekowi, podróżnikowi. Strider. Łazik. Obierze świat. Wanderer. Wanderer. Nie Wanderer, tylko Wanderer. Wrogiem. Od razu wrogiem, kurwa. Skryte w jeziorze ruiny. Pod powierzchnią czai się drżenie gromu. Czyli co, pewnie jakiś elektryczny skurwiel. Elektryczny wąż. Węże, węgorze elektryczne w ogóle to jest naprawdę, kurwa, niefajna rzecz. Tak w ogóle. Chciałem wam powiedzieć, tak się z wami podzielić tą wiedzą. Czekajcie, chciałem coś zobaczyć, ale chyba nic z tego. A, no nic, ale z tym węgorzem, spotkamy się w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Dwa olbrzymy nam wystarczą. Jeszcze zebraliśmy, kurwa, jaszczurkę i owoc. Mam nadzieję, że jest to dla was satysfakcjonujące i że gra wam się podoba, bo dla mnie jest to pierwszoligowa rozgrywka. Mega, mega, mega zajebiście jest. Widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie suba, łapkę, pa!